Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałabym Państwu pokazać naprawdę bardzo ciekawy wzór ażurowy na drutach. Ja ten wzór nazwałam pionową ażurową dróżkę. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy ten wzór. Wypukły. Bardzo ciekawie się układa, jest idealny na wszelkiego rodzaju, nie tylko letnie robótki, ale również na zimowe robótki, na przepiękne szale, chusty, nawet i czapki wyglądają bardzo ciekawe, robione właśnie tym wzorem. Wzór ten składa się z czterech rzędów, które cały czas sobie powtarzamy, a liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez 10. To jest tak jak w moim przypadku, czyli mam dwa oczka lewe, które są oczkami oddzielającymi jedną dróżkę od drugiej, ale również można ten wzór usytuować pojedynczo, ozdabiając jakieś części robótki. A sama dróżka składa się z ośmiu oczek. Także będziemy robili według mojej takiej małej próbki, ale wielkość tej dróżki składającej się z ośmiu oczek nie zmienia się. Możecie po prostu sobie zmienić odległość, zwiększając ilość oczek jako odstęp między jednym a drugim wzorkiem. Taka jest prawa strona tej robótki, a tak wygląda z lewej strony. Zaczniemy więc robić. Ja Państwu pokażę, jak zrobimy jedną taką właśnie dróżkę. Odstawię sobie troszeczkę tutaj na bok. Więc tak, ja na druty narzuciłam 14 oczek, czyli 8 oczek mojej dróżki, po 2 oczka boczne, czyli oczka lewe, i po jednym oczku brzegowym. Zaczniemy więc robić. Ale zanim przejdziemy do pierwszego rzędu, zrobimy sobie taki rządek zerowy, czyli rządek bazowy, aby rozpocząć nasz wzór. Więc tak, ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy. Dwa oczka prawe i 8 oczek lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 i 8. Dwa oczka prawe i oczko brzegowe. I teraz przystępujemy do pierwszego rzędu. Więc tak, ściągamy sobie oczko brzegowe, następnie przerabiamy dwa oczka lewe i mamy teraz 8 prawe. Więc będziemy podzielimy sobie te 8 oczek na pół i zajmiemy się w tym rzędzie tymi czterema oczkami. Więc tak, prawym te cztery oczka, przekładamy sobie na prawy drut i lewym drutem, omijając to czwarte oczko, wyłapujemy lewym drutem te trzy oczka, przypomagamy sobie kciukiem, ściągamy z drutu i wyłapujemy to pierwsze, może inaczej, to czwarte oczko. I to oczko przekładamy na lewy drut przed tymi trzema oczkami. Następnie przerabiamy jedno oczko prawe, coś mi się tutaj
zaczepiło. O, tak. Przerabiamy. Jedno oczko prawe. Jeszcze jedno oczko prawe, czyli dwa prawe. Następnie przerabiamy dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu oczek. Następnie robimy narzut i następnie przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery oczka na prawo, dwa oczka na lewo i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy rząd. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie drugim przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli prawe nad prawymi, mamy tutaj dwa prawe i osiem lewych. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzut przerabiamy na lewo. Czyli 5, 6, 7, 8. Dwa oczka prawe i oczko brzegowe. Obracamy naszą robótkę i w rzędzie trzecim robimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy dwa oczka na lewo. Następnie przerabiamy. Raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe i zajmiemy się następnymi czterema oczkami. Więc ponownie te cztery oczka przekładamy sobie na prawy drut. Wyłapujemy, proszę spojrzeć, wyłapujemy lewym drutem to czwarte oczko. Następnie te pozostałe trzy ostrożnie ściągamy z lewego drutu i przekładamy je na prawy. To oczko pierwsze przeciągamy w lewą stronę. I nakładamy na drut. Następnie te cztery oczka przekładamy sobie ponownie na lewy drut. Robimy narzut. Następnie dwa oczka razem na prawo. I dwa oczka prawe. Raz, dwa. Dwa oczka lewe i oczko brzegowe. W rzędzie czwartym robimy tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Czyli dwa prawe, osiem oczek lewych. Narzut również przerabiamy sobie na lewo. Dwa prawe i oczko brzegowe. Przerobiliśmy sobie pierwsze cztery rzędy i te rządki cały czas sobie powtarzamy z tym przeciąganiem raz w prawą stronę, raz w lewą stronę tych naszych oczek i naprawdę proszę mi wierzyć, wyjdzie naprawdę bardzo ciekawy taki zygzaczek z wyciągniętych, z przeciągniętych niteczek. Więc tak, jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, proszę pisać. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Również służę pomocą w miarę swoich możliwości. I oczywiście również zapraszam Państwa do odwiedzenia mojego kanału na YouTube, gdzie mam naprawdę sporo ciekawych wzorów Państwu do pokazania i również sporo porad. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.